Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym, to już jest ósme, spotkaniu z cyklu spotkań z filozofią i kognitywistyką. To są spotkania organizowane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu Społeczne Znaczenie Filozofii i Kognitywistyki, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tych spotkań w sumie ma być 20, natomiast w tym roku, oprócz tego dzisiejszego, będą jeszcze dwa spotkania. 3 czerwca, o ile się nie mylę, 3 czerwca profesor Maciej Trojan opowie o prospołecznych zachowaniach szympansów, czyli to będzie bardziej ta część kognitywistyczna, a 24 czerwca, tuż przed wakacjami, ja, czyli Bartosz Kuźniarz, postaram się Państwa przekonać, że istnieje coś takiego jak metafizyka kapitalizmu. I to na przyszłość. Aha, a gdyby ktoś z jakichś względów był z nami po raz pierwszy, z zupełnie niezrozumiałych względów, rzecz jasna, to w pewnym sensie nic straconego, bo wszystkie spotkania są nagrywane. Tak jak dzisiaj dźwięk, a często jest też wizja. Także można wejść na stronę społeczne.eu i tam te wszystkie dotychczasowe spotkania są do obejrzenia. No a dzisiaj naszym gościem albo gościnią, nie wiem, pani profesor, co pani... Gościni jeszcze się jednak jeszcze słabo jest troszeczkę dziwaczna, tak. Więc naszym dzisiejszym gościem jest profesor Małgorzata Kowalska. Jeżeli ktoś jest zainteresowany filozofią, a pewnie większość osób tutaj przebywających jest, należy do tego grona, no to pani profesor nie trzeba specjalnie przedstawiać, zapewne jest pani profesor wieloletnią szefową białostockiej filozofii, no tak to trzeba powiedzieć, a od początku istnienia Instytutu Filozofii jako niezależnej jednostki jest pełni funkcję tego instytutu dyrektor, już nie dyrektorki znowu. Pani profesor jest oczywiście filozofką, tłumaczką wielu bardzo ważnych tekstów, zwłaszcza z języka francuskiego, a oprócz tego oczywiście autorką własnych też często wyśmienitych prac filozoficznych i o ile wolno mi się domyślać, to dzisiaj usłyszymy o ostatniej książce pani profesor, wydanej w ubiegłym roku. Książka nosi tytuł O sprawiedliwości innymi słowy. Myślę, że pani profesor będzie mówić około godziny, chociaż tego nie ustalaliśmy. Ja nie wiem, no tak przypuszczam około. Tak, a później ja mam mikrofon, więc zmienię się tutaj, będę ten mikrofon po sali przemieszczał i wy państwo będziecie mogli zadawać pytania, komentować wszystko, co usłyszycie. No i taki jest plan. Mamy czas do godziny, maksymalnie do godziny 19. Także z mojej strony tyle. Pani profesor przekazuje, oddaje głos. Bardzo mikrofon. Ja nie wiem, czy on wzmacnia, czy on tylko nagrywa. Tylko czy to nie będzie się jakoś dublować z tym mikrofonem takim małym? Aha. Będzie? Dlatego miałam trochę pokusę, żeby skorzystać z tego dodatkowego mikrofonu, bo jak Państwo pewnie słyszycie, nie bardzo ja dzisiaj dysponuję głosem. No ale mam nadzieję, że starczy go, tego głosu, na tyle, żeby ten wykład, czy to wystąpienie jednak w miarę w sposób słyszalny wygłosić. Tak, zgodnie z tym, co powiedział pan Bartosz Kuźniarz, to moje dzisiejsze wystąpienie jest pewnego rodzaju, nie powiem streszczeniem, bo streszczeniem to na pewno nie, ale powiedziałabym pewnym wyciągiem tej problematyki, tych refleksji, tych rozważań, które zamieściłam w swojej ostatniej książce. No ale ta książka traktuje właśnie o sprawiedliwości innymi słowy, czyli głównie o autorach, którzy mówią o tym problemie sprawiedliwości w sposób, powiedzmy, niestandardowy. Natomiast ja w tym swoim wystąpieniu postanowiłam sprowadzić trochę na ziemię tych także niestandardowych i niekiedy ekscentrycznych filozofów i przyjrzeć się tej problematyce z takiego, jak sądzę, a także potocznie, a przynajmniej dość powszechnie zrozumiałego punktu widzenia. Co znaczy sprawiedliwość? Oczywiście pewnie się Państwo zgodzicie, że
gdyby chcieć zdać sprawę ze sposobów, w jaki różni ludzie w różnych sytuacjach pojmują sprawiedliwość, jaki rodzaj rozwiązań, jaki rodzaj prawa uznają za sprawiedliwe, no to uzyskalibyśmy obraz niezwykle złożony i zróżnicowany. To pojęcie jest sporne. Ono jest w szczególności przedmiotem sporów no, politycznych. Tak? Mamy coś, co można byłoby nazwać bardziej liberalną, albo bardziej socjalistyczną, albo bardziej konserwatywną koncepcją sprawiedliwości. Ale to jest także sporne w takich sytuacjach codziennych, tak? Kiedy ludzie się spierają o to, nie wiem, jaki rodzaj wynagrodzenia za ich pracę, albo jaki rodzaj oceny, na przykład na studiach, tak? Można uznać za sprawiedliwe. No i tutaj także, prawda, te intuicje dotyczące tego, na czym miałaby polegać sprawiedliwość, bywają z pozoru przynajmniej bardzo rozbieżne, a co najmniej różne. Można też twierdzić, jak na przykład niejaki Michael Walzer, taki amerykański filozof, że istnieją różne sfery życia społecznego, ale no, nawet życia w ogóle, oczywiście ludzkiego, w odniesieniu do których możemy mówić o sprawiedliwości. I w każdej z tych sfer to pojęcie uzyskuje jednak odmienne znaczenie. Można też mówić o tym, że sprawiedliwość jest że rozumienie sprawiedliwości jest uwarunkowane kulturowo, o czym zresztą też Walzer pisze. Uwarunkowane jest kulturowo, uwarunkowane jest historycznie. Można prześledzić, jak się zmieniało rozumienie sprawiedliwości w kolejnych epokach, no i tak dalej. No ale oczywiście zdanie sprawy z tej rozmaitości sensów, jakie można nadawać, jakie nadawano pojęciu sprawiedliwości, zdanie z tego sprawy nie jest tutaj moim zadaniem. Przeciwnie, ja bym chciała odszukać takie elementy tego pojęcia, które wydają się mimo wszystko wspólne tym rozmaitym koncepcjom czy ujęciom szczegółowym. Czyli odnaleźć coś, co można byłoby nazwać wspólnym mianownikiem wielu różnych szczegółowych wyobrażeń o sprawiedliwości. No i sądzę, że takie wspólne elementy, taki wspólny mianownik można określić na dwóch przynajmniej poziomach. Po pierwsze, chyba wszyscy się zgadzamy, że sprawiedliwość jest czymś w rodzaju reguły albo prawa, albo normy. No pozwolę tu sobie te terminy traktować zamiennie czy synonimicznie, aczkolwiek przy takim podejściu bardziej analitycznym czy pedantycznym należałoby je rozróżnić, ale mniejsza z tym. No więc byłby to rodzaj reguły, normy czy prawa, a które określa no, jakiś pożądany kształt stosunków międzyludzkich, jakiś pożądany kształt stosunków społecznych, w tym w szczególności jakiś pożądany kształt dystrybucji, przydziału i podziału rozmaitego rodzaju dóbr. Oczywiście, kiedy mowa o przydziale i podziale, to mamy na myśli to, co się nazywa sprawiedliwością dystrybucyjną, czy po prostu rozdzielczą. No ale to jest bardzo ogólny i być może podstawowy sens sprawiedliwości. No więc chodziłoby o jakąś regułę podziału rozmaitych dóbr. Dóbr materialnych, ale także niematerialnych, takich jak wolność, opieka, uznanie, a wreszcie wszelkiego rodzaju w ogóle uprawnienia, tak? Na przykład konstytucja nam przyznaje rozmaite uprawnienia, więc w pewien sposób dystrybuuje, tak rozdziela, no powiedzmy, porówno, tak, te podstawowe uprawnienia, na przykład polityczne, ale także różne swobody osobiste. No więc sprawiedliwość jako tego rodzaju prawo. I oczywiście chodzi o prawo pojmowane raczej jako prawo moralne, a nie jako prawo, a nie tylko i nie przede wszystkim jako prawo stanowione. Stanowione z konieczności w sposób polityczny. Więc prawo moralne, które no niekiedy nazywano i niekiedy do dziś bywa nazywane prawem naturalnym albo prawem rozumnym. No w każdym razie takie prawo, które miałoby w pewien sposób regulować sposób, w jaki my już stanowimy konkretne rodzaje praw w konkretnym społeczeństwie. Zatem sprawiedliwość jako prawo moralne. No i ten aspekt prawa, ten aspekt sprawiedliwości ma, można powiedzieć, taki właśnie charakter obiektywny. Ponieważ jako prawo
postrzegamy coś, co jest no, niezależne od naszych subiektywnych, jednostkowych pragnień, mniemań, chęci, niechęci. Prawo to jest coś, co w pewien sposób przymusza, co obowiązuje, niezależnie od tego, czy aktualnie mamy, czy nie mamy ochotę się temu prawu podporządkować. Na tym polega ten no właśnie obiektywny charakter prawa. Otóż chcielibyśmy, jak się wydaje, żeby sprawiedliwość miała charakter właśnie w tym sensie obiektywny. No i jak sądzę, właśnie tego rodzaju ogólna intuicja jest wspólna wszystkim tym bardziej szczegółowym wyobrażeniom na temat tego, jak konkretnie to sprawiedliwe prawo miałoby wyglądać. I jest drugi jeszcze element wspólny też wszystkim, jak sądzę, szczegółowym koncepcjom sprawiedliwości. Tu dla odmiany akcent pada właśnie na taką stronę subiektywną. Jest taka subiektywna strona, subiektywny wymiar sprawiedliwości, to, który polega po prostu na tym, że sprawiedliwość uznawana jest za pewną własność naszej postawy, naszego stosunku do innych ludzi, a wtórnie do siebie. Ale właśnie, wtórnie do siebie. A to jest bardzo istotne, kiedy mowa o sprawiedliwości, że chodzi tutaj o takie pojęcie relacyjne. Tak, sprawiedliwość charakteryzuje nasze relacje z innymi. Natomiast wobec siebie można być sprawiedliwym jakby za pośrednictwem innych. To znaczy wtedy, kiedy samych siebie traktujemy jako innych. Tak? Jako innych dla innych. Czyli oceniamy to, czy inni nas traktują sprawiedliwie, skoro jesteśmy dla tych innych innymi. No a w pewien sposób możemy na siebie samych tak refleksyjnie patrzeć jako na innego. Ale to właśnie, to jest wtórne wobec tej podstawowej relacji z innymi. W tym sensie można powiedzieć, że sprawiedliwość jest z konieczności pojęciem społecznym, ideą społeczną, czy wartością społeczną. A tu mogę dodać na marginesie, być może Państwu wiadomo, że pojęcie sprawiedliwości społecznej właśnie swego czasu uchodziło, a może i do dziś uchodzi, za najbardziej kontrowersyjne. Tak? Mawia się niekiedy, że no, czym jest sprawiedliwość w takim sensie właśnie formalnym? Sprawiedliwość rozumiana w szczególności jako praworządność. To my wiemy, tak, z grubsza. Ale czym jest sprawiedliwość społeczna, to jest bardzo ideologiczna kwestia i o tym lepiej nie dyskutować. Tutaj przez sprawiedliwość społeczną ma się tak naprawdę na myśli sprawiedliwość na poziomie ekonomicznym. Tak, sprawiedliwość rozumianą jako pewnego rodzaju egalitarny, no mniej lub bardziej egalitarny podział dóbr i to zwłaszcza dóbr materialnych. No ale to jest takie bardzo szczególne rozumienie sprawiedliwości społecznej, bo w tym ogólnym, szerokim sensie, jak powiedziałam przed chwilą, pojęcie sprawiedliwości z konieczności ma charakter społeczny, ponieważ odnosi się właśnie do naszych relacji z innymi ludźmi. No dobrze, no ale mowa teraz o tym, że w tym ujęciu sprawiedliwość jako właśnie własność pewnej postawy ma ten swój wymiar subiektywny. Tak? Otóż sprawiedliwi jesteśmy wtedy, kiedy mamy pewnego rodzaju stosunek, kiedy zajmujemy pewnego rodzaju postawę wobec innych. No i pytanie brzmi oczywiście, na czym ta postawa miałaby dokładniej polegać. I o tym będę mówiła w dalszym ciągu. Ale jeszcze, póki do tego przejdę. Pojęcie sprawiedliwości ma niezwykle długą historię w filozofii. Oczywiście nie tylko w filozofii, no ale przede wszystkim w filozofii. W filozofii moralnej, w filozofii prawa. Ja tutaj chciałam tylko przywołać dwa bardzo klasyczne nazwiska i klasyczne ujęcia tego problemu. Arystoteles, tak, klasyk nad klasykami, poświęcił wiele uwagi pojęciu sprawiedliwości w swojej etyce, poniekąd także w swojej polityce. I cóż Arystoteles na temat sprawiedliwości pisze? Oczywiście odróżnia różne sensy sprawiedliwości. Najpierw taki sens najbardziej właśnie formalny, że sprawiedliwość to jest zgodność z prawem. No ale jakim prawem? Czy każde prawo to stanowione jest sprawiedliwe? No, oczywiście Arystoteles jest do pewnego stopnia relatywistą, tak? I mówi, że różnym rodzajom polis
odpowiadają różne prawa, a zatem dla różnych polisów mogą być też różne modele sprawiedliwości. Ale skądinąd Arystoteles jest także myślicielem, filozofem normatywnym, czyli ma jakieś wyobrażenie o tym, czym jest ta sprawiedliwość właściwa, niezależnie od tego, co za sprawiedliwość uchodzi w rozmaitych miastach. No więc poza tą definicją formalną przedstawia jeszcze dalsze rozważania o sprawiedliwości. No i tam mówi coś takiego przede wszystkim. Sprawiedliwość jest pewnym rodzajem równości. Pewnym rodzajem. Jakim rodzajem? Ono się okazuje, że w zależności właśnie od sfery, czy od obszaru swojego zastosowania, to pojęcie sprawiedliwości wiąże się z różnym rodzajem równości. Czasem w grę wchodzi równość arytmetyczna, no, czyli taka dokładna, tak, jeden równa się jeden, powiedzmy, za takie samo przestępstwo zawsze taka sama kara, tak, to jest taka rodzaj równości matematycznej. A czasami w grę wchodzi równość proporcjonalna. No i tak jest według Arystotelesa w przypadku sprawiedliwości dystrybucyjnej właśnie, tej rozdzielczej. Przy czym Arystoteles, jak to starożytny myśliciel, niewiele jeszcze miał zamiar rozdzielać, niewiele rozdzielano wtedy realnie w tych społeczeństwach. Więc on tak naprawdę, mówiąc o tym podziale, miał na myśli przede wszystkim podział zaszczytów, stanowisk, no takich dóbr o charakterze, powiedzmy, symboliczno-politycznym. No więc te dobra należy rozdzielać w tym sensie proporcjonalnie, wedle równości proporcjonalnej, że oczywiście zależnie od tego, jakie kto ma zasługi, takiemu się należy albo nie należy, nagroda czy stanowisko. No więc równym równo, nierównym nierówno, tak, tym, którzy mają mniej zasług, mniej się należy zaszczytów, a tym, którzy mają więcej, więcej, tak. Dzisiaj oczywiście odnieślibyśmy przede wszystkim tego rodzaju rozumowanie do wynagrodzenia za pracę, tak? No ale zostawmy to na razie. No więc różne są rodzaje tej sprawiedliwości. Właśnie jest dystrybucyjna, jest retrybucyjna, czy retrybutywna, czyli no po prostu karna. Jest coś, co Arystoteles nazywa sprawiedliwością wyrównawczą, gdzie chodzi o wyrównanie krzywdy, szkody, którą się wyrządziło. No ale zawsze właśnie chodzi o jakiś rodzaj wyrównania, jakiś rodzaj równości. Chociaż ta równość nie zawsze ma taki sam dokładny sens. No i tyle, tak? Otóż wszystkie te rozważania Arystotelesa dotyczą właśnie sprawiedliwości rozumianej jako pewna reguła, tak? Jako pewne prawo. Czy to prawo karne, czy to prawo właśnie związane z dystrybucją jakichś dóbr. Jest to pewna reguła, czy pewne prawo. Czy tutaj jest to ujęcie, ta sprawiedliwość jest ujmowana właśnie od tej strony, powiedzmy, obiektywnej. Ale skądinąd Arystoteles poświęca wiele uwagi sprawiedliwości jako cnocie. Sprawiedliwość jest cnotą, a nawet można powiedzieć cnotą nad cnotami. Jest cnotą najwyższą. Jest tą cnotą, która obejmuje wszystkie inne cnoty. A co to jest cnota? No to właśnie jest pewnego rodzaju, Arystoteles powie, cecha charakteru, własność charakteru. I to taka stała własność, tak? Taka stała dyspozycja do postępowania w pewien sposób i do wydawania pewnego rodzaju sądów. Więc człowiek sprawiedliwy to jest taki, który właśnie stale postępuje w pewien sposób i stale w pewien sposób sądzi postępowanie innych. W jaki sposób? Ano taki umiarkowany, no to już trzeba by wchodzić dalej w szczegóły etyki arystotelesowskiej, co mnie tutaj nie interesuje. W każdym razie również Arystoteles dostrzegał właśnie ten wymiar subiektywny sprawiedliwości. Tak? Ona jest nie tylko pewnym prawem, pewną zasadą podziału dóbr albo karania, albo wyrównywania szkód, ale również właśnie jest pewnego rodzaju cechą ludzką. I inny klasyk. Przeskakujemy o kilka wieków. Arystoteles to jest prawda ten IV wiek przed naszą erą. A w III wieku naszej ery niejaki Ulpian, klasyk filozofii prawa i prawa rzymskiego,
Domicjusz Ulpian, tak zdaje się było dokładnie. Otóż niejaki Ulpian zasłynął taką definicją sprawiedliwości. I ta definicja brzmi tak. Sprawiedliwość jest to stała i niezmienna wola oddawania każdemu tego, co mu się należy. Albo w innym tłumaczeniu, nie dodałam czegoś. Tego, co mu się, jest to stała i niezmienna wola oddawania każdemu tego, co mu się zgodnie z prawem należy. A w nieco innym tłumaczeniu jest to stała i niezmienna wola oddawania każdemu należnych mu praw. W każdym razie w obu tych formułkach pojawia się jakieś prawo, jus łacińskie, no ale właśnie jus, a nie lex, czyli prawo właśnie w tym sensie moralnym, a nie prawo w sensie stanowionej, obowiązującej ustawy. A zatem oddać każdemu, co mu się zgodnie z prawem moralnym należy, albo oddać każdemu należnemu prawa. Jakie prawa? Jakie prawa się należą każdemu? I co to prawo moralne? Ewentualnie, jeżeli na to drugie tłumaczenie zwrócimy uwagę, co to prawo moralne nakazuje oddawać innemu. To oczywiście z tej definicji nie wynika. Tak, o to właśnie możemy się spierać. Ale dlaczego ja tę definicję przywołuję? No bo w niej również obecne są właśnie te dwa aspekty, te dwa wymiary sprawiedliwości. Z jednej strony ona właśnie zakłada tak jakieś prawo, a z drugiej strony tę wolę stałą i niezmienną, czyli pewną postawę subiektywną. No i teraz możemy zapytać, co tu jest pierwotne? Czy pierwotna właśnie jest ta postawa, ta cnota, ta wola? Czy pierwotne jest to prawo? To znaczy, czy człowiek sprawiedliwy, taki, któremu właśnie jako osobie możemy przypisać cechę sprawiedliwości, jest sprawiedliwy dlatego, że rozpoznaje i prawo niezależne od niego i go przestrzega? Czyli wtedy to prawo obiektywne jest jakby pierwotne? Czy odwrotnie, prawo dlatego jest sprawiedliwe, że jest uznawane i powiedzmy ustanawiane, czynione dzięki sprawiedliwej postawie, przez sprawiedliwego człowieka? Tak? Co tutaj jest warunkiem czego? No i można ogólnie powiedzieć, że w filozofii starożytnej i jeszcze oczywiście średniowiecznej akcent padał raczej na obiektywność sprawiedliwości. A sprawiedliwość dla starożytnych, jeszcze przed Arystotelesem, tak, jest pojmowana jako pewien rodzaj prawa kosmicznego, tak, niezależnego od ludzi. A w średniowieczu z kolei oczywiście prawo ma genezę boską. Tak. Prawo naturalne jest pewnego rodzaju emanacją prawa samego Boga. Tak, jest prawo boskie, prawo naturalne, a dopiero na końcu prawo stanowione, tak zgodnie z tą klasyczną średniowieczną hierarchią. No więc to prawo naturalne, które jest najbliższe prawu moralnemu, tak, też poprzedza subiektywną zdolność sprawiedliwego postępowania czy sprawiedliwego sądzenia. Natomiast w filozofii nowożytnej i współczesnej akcent się przesuwa na to, co subiektywne. To pewnego rodzaju postawa podmiotu jest warunkiem możliwości samego określenia tego, na czym miałoby polegać sprawiedliwe prawo. No i o tym właśnie, o takim ujęciu współczesnym, nowoczesno-współczesnym, tak, chciałabym Państwu trochę jeszcze powiedzieć. I odwołam się przynajmniej do dwóch, a jeśli czas pozwoli, do trzech autorów. Do amerykańskiego filozofa polityki Johna Rawlsa, no ale właśnie polityki, ale tak naprawdę jest to raczej filozofem moralnym. Znaczy,
w dziele, o którym będę mówić, w jego teorii sprawiedliwości, jest on przede wszystkim myślicielem moralnym, bardziej moralnym niż politycznym. W innych dziełach, to, w innych tekstach to trochę już inaczej wygląda. No w każdym razie, John Rawls, drugim autorem, którego będę przywoływała i który jest głównym bohaterem mojej książki, jest Emmanuel Levinas, francuski filozof żydowskiego pochodzenia. Litewskiego pochodzenia. Litewsko-żydowskiego. No i być może jeszcze zdołam przywołać myśl Paula Rickera. No ale po kolei. Rawls w swojej teorii sprawiedliwości zajmuje się no, przede wszystkim sprawiedliwością właśnie rozumianą jako sprawiedliwość dystrybutywna, czy dystrybucyjna. Różnie to się po polsku, ten łaciński termin, różnie się go wymawia. W dwóch wariantach on występuje. No więc sprawiedliwość dystrybucyjna, czyli sprawiedliwość polegająca na właśnie jako reguła podziału dóbr. Ale, powiada Rawls, warunkiem ustalenia takich właśnie reguł podziału dóbr, reguł, które uznalibyśmy za sprawiedliwe, warunkiem ustalenia takich reguł jest właśnie pewnego rodzaju postawa, którą on nazywa bezstronnością. Tylko bezstronny podmiot może ustanowić sprawiedliwe reguły. Powiedzmy, że to nie jest specjalnie odkrywcze. Po pierwsze, chyba to koresponduje też z takim naszym dosyć powszechnym, z taką powszechną intuicją, prawda? Że człowiek sprawiedliwy musi być jakoś bezstronny. Ale ma to też, ta intuicja ma też odzwierciedlenie w takich bardzo starożytnych wyobrażeniach o sprawiedliwości. A pewnie Państwo znacie taką ilustrację, taki obrazek przedstawiający boginię Temidę, grecką boginię sprawiedliwości Temidę, no, która ma pewne atrybuty, tam, trzyma wagę, czasami miecz, ale w szczególności ma zawiązane oczy. No jest oczywiście, jak interpretować te zawiązane oczy, w jakim sensie ona ma być ślepa, ta sprawiedliwość. No, taki sens można nadać tej ślepocie, że ona właśnie w pewien sposób jest bezstronna. Pewnych rzeczy nie widzi po to, żeby uczciwie zważyć postępki, zasługi albo winy. To na coś musi zamknąć oczy. No dobrze, no więc wracam do Rawlsa. Podmiot wtedy tylko ustanowi sprawiedliwe reguły sprawiedliwości, kiedy będzie bezstronny. Jakie są warunki tej bezstronności? No i tutaj Rawls proponuje no, pewnego rodzaju fikcję, taki eksperyment intelektualny. Zapewne części z Państwa znamy. A proponuje metaforę zasłony niewiedzy. Mamy zarzucić na siebie zasłonę niewiedzy i dopiero za tą zasłoną niewiedzy staniemy się bezstronni. Czyli mamy pewnych rzeczy nie wiedzieć, abstrahować od pewnego rodzaju wiedzy, zawiesić ją, zapomnieć. O czym mamy zapomnieć? Od czego mamy abstrahować? No przede wszystkim od własnej pozycji społecznej. No czyli od tego, czy jesteśmy szczęśliwie czy nieszczęśliwie urodzeni, bogaci czy biedni. Mieszkamy w dobrych warunkach i w dobrym miejscu, czy w znacznie gorszym miejscu. Tak? Więc zapominamy o tej swojej sytuacji społecznej, ale co więcej zapominamy też o swoich zdolnościach, o swoich jakby tych empirycznych przymiotach, które mają wpływ na tę
naszą sytuację. Więc na przykład, jeżeli jesteśmy bardzo zdolni, tak, no to mamy większe szanse osiągnięcia jakiejś pozycji, niż wtedy, kiedy jesteśmy niezdolni. No więc na te swoje przymioty, zalety, a może i wady, tak, też zakładamy na zasłonę niewiedzy, abstrahujemy od tego. Od swojego stanu zdrowia. No, tak trochę absolutyzując, Royce może aż tak radykalnie tego nie ujmuje, ale można powiedzieć, że w pewnym sensie mamy w ogóle oderwać się od całej swojej empirycznej strony, od całej swojej empirycznej natury, od całej swojej jakby psychofizycznej określoności i stać się takimi ludźmi w ogóle, takim człowiekiem w ogóle. Można też powiedzieć takim człowiekiem bez właściwości. Takim trochę nikim. Ale nikim to znaczy każdym. I o to tutaj chodzi. Kiedy abstrahuję od wszystkich swoich szczegółowych cech, swoich cech jako konkretnej jednostki, to staję się jakby kimkolwiek bądź. I mogę myśleć w kategoriach nie swojego interesu, swojego jako określonej jednostki, tylko mogę myśleć w kategoriach interesu kogokolwiek bądź, interesu każdego i wszystkich. Wtedy jestem bezstronny, bo nie jestem, no właśnie, nie jestem uwarunkowany, nie jestem, prawda, jakoś skłaniany do tego, żeby kierować się, no właśnie, tym własnym interesem, własnym jako jednostki mającej określoną pozycję, określone cechy. Tak. Dopiero kiedy od tego abstrahuję, to myślę rzeczywiście nieegoistycznie i w kategoriach ogólnych. No więc to jest jeden wymiar tej bezstronności, takie, można powiedzieć, zapomnienie o sobie. Ale jest jeszcze drugi wymiar. Bardziej, jak sądzę, kontrowersyjny. Otóż mówi Rawls, powinniśmy też być za tą zasłoną niewiedzy wzajemnie sobą niezainteresowani. To znaczy, że zasłona niewiedzy obejmuje nie tylko no to, kim ja jestem jako ja, jako konkretna jednostka, ale ona obejmuje również moje związki z innymi ludźmi, moje sympatię, antypatię, moją ewentualne poczucie solidarności z jakąś grupą, prawda? Mogę się czuć bardziej Polakiem, bardziej kobietą, albo bardziej kimś tam, prawda? Żydem. I mieć właśnie takie poczucie solidarności z taką grupą. No więc nie wiem też właściwie niczego o innych. I nie mam do nich żadnego stosunku. A inni, podobnie jak ja, za tą zasłoną niewiedzy są właśnie takimi ludźmi w ogóle. Kimkolwiek bądź. No do kogokolwiek bądź nie mamy żadnego emocjonalnego stosunku. I wtedy, sądzi Rawls, możemy właśnie dzięki takiej tak osiągniętej bezstronności ustanowić sprawiedliwe zasady podziału dóbr. O tych zasadach ja tutaj mówić więcej nie będę. Zakładam zresztą, że być może większość z Państwa wie, o co chodzi. Może tylko bardzo krótko, tak? Mówi Rawls, te zasady są właśnie dwie. Pierwsza dotyczy podziału tego symbolicznego dobra, jakim jest wolność, a druga, zwana zasadą dyferencji, dotyczy podziału innych dóbr, powiedzmy materialnych. No i zgodnie z pierwszą zasadą, wolność powinna być podzielona równo, ale jak najwięcej wolności należy każdemu przyznać, pod warunkiem, że będzie to taka wolność, która da się pogodzić z równie szerokim zakresem wolności innych. A druga zasada powiada, że można nie całkiem równo, nierówno dzielić te inne dobra, pod warunkiem, że zyskają na tym ci, którzy są w najgorszej sytuacji. A żeby sformułować takie zasady, żeby zrozumieć, że one są sprawiedliwe, no to właśnie musimy być bezstronni za tą zasłoną niewiedzy. Jakie wątpliwości, jakie zastrzeżenia można mieć do tej koncepcji?
No różne. Najpierw takie banalne zastrzeżenie. Czy to w ogóle taka całkowita abstrakcja od siebie i od swoich wierzeń w związku z innymi, czy ona w ogóle jest możliwa? To jest jakaś straszliwie sztuczna, wysoko wysublimowana czy wyrafinowana refleksyjna operacja, do której no, większość ludzi, a może nikt w ogóle nie jest tak naprawdę zdolny. Ale nawet gdybyśmy byli do tego zdolni, spróbujcie się Państwo znaleźć w takiej sytuacji abstrahowania od siebie i od swoich związków z nimi. Ale gdybyśmy się znaleźli w takiej sytuacji, gdyby to było możliwe. Rawls nazywa to sytuacją pierwotną. Tak. To pytanie brzmi, czy te zasady sprawiedliwości, które byśmy w ten sposób sformułowali, byłyby rzeczywiście sprawiedliwe. Znaczy, czy one rzeczywiście, nawiązując do maksymy Ulpiana, pozwalałyby oddać każdemu to, co mu się należy? Przecież my o tych innych nic nie wiemy, za zasłoną niewiedzy. Nie wiemy, czego chcą. Nie wiedzą, nie wiemy, czy naprawdę się kierują taką hierarchią wartości jak my. A no bo właśnie. Okazuje się, że ta zasłona niewiedzy nie obejmuje wszystkiego. I za tą zasłoną niewiedzy na przykład ten podmiot zachowuje pewną hierarchię wartości. Ten podmiot Rawlsa. A otóż on, ten podmiot, sądzi na przykład, że wolność jest właśnie absolutnie podstawową, pierwotną wartością. Ten porządek zasad sprawiedliwości według Rawlsa jest linearny. To znaczy, że te inne dobra, które dzielimy zgodnie z drugą zasadą, nigdy nie mogą naruszać tego, co stanowi pierwsza zasada, czyli tego prymatu wolności. Otóż, proszę Państwa, tu ta komórka zwróci. Wyłączę ją po prostu. Chyba ona wcześniej przestanie dzwonić sama, zanim ją znajdę. Przepraszam. Tak, nie. W tej torbie jest taka typowa, tak zwana damska torebka. No więc zachowuje on tę hierarchię wartości, ten podmiot, właśnie zgodnie z którą wolność jest wartością nadrzędną. Można powiedzieć, czy to tak dla wszystkich jest rzeczywiście? To jest taki podmiot typowo liberalny, podmiot myślący zgodnie z hierarchią, z systemem wartości amerykańskiego liberała. Może nie tylko amerykańskiego, może także polskiego, ale liberała. Można też powiedzieć, że ten podmiot, niby taki właśnie całkowicie o sobie zapominający, pozostaje osobliwie egocentryczny. No bo jak on nic nie wie o innych, to siłą rzeczy musi myśleć o tym, co będzie dobre dla niego, wprawdzie właśnie dla tego jego nieokreślonego. Bo ja nie wiem, w jakiej będę tej sytuacji społecznej, skoro o tym zapominam za zasłoną niewiedzy. Ale na wszelki wypadek zatem wymyślam takie zasady, które byłyby korzystne dla mnie, także gdyby się miało okazać, że ja będę w tej najgorszej sytuacji. Stąd w tej drugiej zasadzie jest ten warunek, także te różne dobra materialne mogą być dzielone nierówno, ale pod warunkiem, że to będzie z jak największą korzyścią dla tych, co są w najgorszej sytuacji. No więc ja, przewidując, że mogę być w najgorszej sytuacji, właśnie, prawda, wybieram tego rodzaju zasady. A innymi słowy, podmiot niby nie myśli o żadnym sobie konkretnym, ale zachowuje ten egocentryczny punkt widzenia. Tak? Myśli o tym, co będzie najkorzystniejsze dla niego. No i pytanie brzmi, czy można rzeczywiście abstrahować od siebie, zakładając, że to jest jeden z warunków tej bezstronnej postawy. Czy to jest podstawowy warunek. No więc czy można abstrahować od siebie i jednocześnie właśnie nie interesując się innymi? Czy to nie jest tak, że o sobie możemy zapomnieć pod warunkiem, że właśnie interesujemy się innymi, tylko wtedy, kiedy się interesujemy innymi? No i w ten sposób przechodzę do drugiego autora, czyli do Emanuela Levinasa. No bo Levinas tyle właśnie twierdzi.
mówi tak, zapomnienie o sobie jest duszą sprawiedliwości. Można powiedzieć, zgadza się, a nawet radykalizuje tezę Rawlsa. Oczywiście nie odnosząc się w ogóle do Rawlsa. Tak naprawdę ja tutaj zestawiam tych autorów no, zupełnie wtórnie i jakby na własną odpowiedzialność. Oni się do siebie w żaden sposób nie odnosili i nawet w ogóle się chyba nie znali. To tak zupełnie inne style filozofowania, że tu nie było możliwości realnego kontaktu. No ale my jako interpretatorzy i czytelnicy możemy ich sobie zestawić. No więc w pewien sposób Lewinas zgadza się z tą tezą Rawlsa, a nawet ją radykalizuje. Zapomnienie o sobie jest duszą sprawiedliwości. Ale, mówi Lewinas, to znaczy właśnie tyle, że my zapominamy o sobie w kontakcie z innym człowiekiem. A w kontakcie realnym, można powiedzieć zmysłowym wręcz, kiedy się spotykamy z nim twarzą w twarz, to wtedy najbardziej, łatwiej można by rzec, możemy o sobie zapomnieć. No więc Lewinas sądzi, że źródłem sprawiedliwości jest jak najbardziej pewna subiektywna postawa, ale właśnie subiektywna postawa w relacji między mną i innym, która to relacja ma charakter asymetryczny w punkcie wyjścia. Asymetria polega na tym, że ja, żeby się mógł wypowiedzieć inny, muszę się w pewien sposób wycofać, podporządkować nawet. W ten sposób tylko daję innemu głos. Mówi Lewinas, prawo głosu to jest podstawowa definicja sprawiedliwości. Sprawiedliwość to prawo głosu. A tu zresztą przywołajmy znowuż starożytne maksymy. Tak? A pewnie już i przywołany Ulpian, w każdym razie wielu innych teoretyków prawa w czasach rzymskich, zgadzało się z maksymą auditur et altera pars. Wysłuchaj, należy wysłuchać drugiej strony, innej strony. Ta maksyma, można powiedzieć, ma zastosowanie przede wszystkim w prawie karnym, kiedy chodzi o prawo oskarżonego do wypowiedzi. Tak, trzeba wysłuchać także oskarżonego. Ona ma także zastosowanie oczywiście w przypadku rozstrzygania sporu między no, jakimikolwiek zwaśnionymi stronami. Tak? Ktoś się skarży na kogoś innego, no ale właśnie zanim przyznamy mu rację, to trzeba wysłuchać też tej drugiej strony. Ale można tę maksymę zastosować także do relacji takiej tylko dwójkowej, ja-ty. A ja jestem pewną stroną w takiej relacji. Żeby nie być egoistą, żeby nie usiłować w jakiś sposób zapanować nad tym innym, no to właśnie muszę jemu dać głos, on jest tą inną stroną, a sam się muszę w pewien sposób wycofać. No więc to prawo głosu, a jeśli biorąc prawo głosu, które ja przyznaję innemu, to prawo głosu byłoby najogólniejszym prawem, jakie w ogóle mogą posiadać ludzie, źródłem wszystkich innych praw. Tak? Dopiero jak inny powie, czego chce, o co mu chodzi, jakie ma problemy, tak? To można stąd wywieźć ewentualnie jakieś inne prawa. Prawo do zachowania życia, prawo do wynagrodzenia za pracę, prawo do wolności oczywiście, tak? Ale inny najpierw musi przemówić. Więc to jest podstawowe prawo, źródło wszelkich innych praw, na które może obejmować sprawiedliwość. No i co ten inny, którego słucham, może mi powiedzieć? Otóż według Lewinasa takim najogólniejszym sensem
twarzy innego, tak? No bo to jest ta metaforyka Lewinasa. On mówi, że inny, każdy człowiek inny ma twarz. No więc co ta twarz mówi przede wszystkim? No to przede wszystkim mówi, nie zabijesz, tak? To jest też pierwsze prawo. Oczywiście można go nie usłuchać, tego prawa. Można zabić mimo wszystko, tak? Ale to jest jakby ten rodzaj przymusu, który według Lewinasa spotyka nas w kontakcie z innym, tak? Nie zabijeć, ale mogę zabić mimo wszystko, tak? Mogę pokonać ten opór. No ale nie zabijesz można też rozumieć szerzej. Lewinas oczywiście rozumie to coraz bardziej szeroko. Więc nie zabijesz, to także nie skrzywdzisz, nie zlekceważysz, nie zaniedbasz, pomożesz, podzielisz się tym, co masz. A ostatecznie, w ramach takiej stopniowej radykalizacji, to Lewinas dochodzi w końcu do wniosku, że właściwie inny w tej sprawiedliwej z nim relacji zobowiązuje mnie wręcz do tego, aby się poświęcić dla niego, tak, i wręcz oddać za niego życie. A można powiedzieć, stop. Co to jeszcze ma wspólnego ze sprawiedliwością? Tu już można powiedzieć, nasz filozof myli chyba sprawiedliwość z jakąś nieskończoną dobrocią, z jakąś świętością wręcz, a to przecież różne pojęcia. No i tak, można powiedzieć, tak jest, ale Lewinas szybko się koryguje i wprowadza do swojej refleksji nad sprawiedliwością, wprowadza drugi składnik, drugi moment, równie ważny. Ten drugi moment wiąże się z istnieniem trzeciego. Otóż relacja ja inny, konkretny inny, czyli jakiś ten drugi, jest w gruncie rzeczy relacją abstrakcyjną. Ona czasami ma miejsce. Czy w życiu prywatnym, tak? Nawet często ma miejsce. Jesteśmy w jakiejś relacji z konkretnym innym, a którego możemy dopuścić do głosu albo nie. Ale w życiu społecznym innych jest wielu. Trzeci to jest właśnie ten kolejny inny. Otóż dla sprawiedliwości istotne znaczenie ma to, ma nie tylko relacja moja do tego innego jako drugiego, ale również ta relacja, jaka łączy drugiego z trzecim, trzeciego z tam, powiedzmy, z czwartym, ale trzeci to szerokie pojęcie, to nie musi być tylko jeden konkretny inny. Trzeci to w ogóle inni, prawda? No więc dla sprawiedliwości znaczenie ma ta relacja, jaka wiąże drugiego z trzecim, trzeciego z drugim, mnie z drugim i mnie z trzecim. Ale jak się wprowadzi tego trzeciego, to wszystko się zmienia w porównaniu z tą sytuacją dwójkową. Już nie mogę, nie muszę i nie powinienem słuchać bezwzględnie drugiego, skoro jest trzeci, a drugi może krzywdzić trzeciego, albo trzeci może bardziej mieć większe potrzeby, bardziej zasługiwać, by tak rzec, na wysłuchanie. Jeżeli mam drugiego i trzeciego, to muszę zacząć porównywać. Muszę ustalać jakąś miarę, która pozwoli porównać drugiego z trzecim. Na przykład muszę patrzeć na ich, brać pod uwagę ich potrzeby, albo ich zasługi, albo ich krzywdy, a przede wszystkim zwracać uwagę na to, jak jeden odnosi się do drugiego, czy nie krzywdzi tego drugiego. No i tutaj wchodzi już w grę symetria. Chodzi o to, żeby drugi z trzecim traktowali się nawzajem w odpowiedni sposób i żebym ja też w odpowiedni sposób symetrycznie traktował drugiego i trzeciego. I w końcu ja sam staję się trzecim w tej konstelacji, więc chodzi też o to, żeby drugi i trzeci mnie również traktowali w odpowiedni sposób. Czyli też na przykład, czyli dawali mi prawo głosu. No oczywiście taka sytuacja, jeden, drugi, trzeci, może być sytuacją jeszcze taką jakby przedprawną, znowuż taką sytuacją
z doświadczenia codziennego. Ale jeżeli wiemy, że trzecich jest wielu, bardzo wielu, no to staje się oczywiste, że tutaj te regulacje, te stosunki między nimi już można uregulować tylko poprzez jakieś prawo. I w ten sposób potrzeba sprawiedliwości, która wyrosła właśnie z tego oddawania głosu innemu, przekształca się w potrzebę prawa. A prawo jest już ogólne, ustanawia pewne właśnie uprawnienia, które mają przysługiwać wszystkim, obowiązki, które przysługują wszystkim. Prawo ma też charakter w pewnym sensie bezosobowy, anonimowy. I Levinas skądinąd takie prawo krytykuje. Uważa, że prawo ma w sobie coś, no właśnie, ślepego w sensie bezdusznego. Prawo nigdy nie będzie w stanie uwzględnić wyjątkowości jakiejś sytuacji, jakichś potrzeb, jakichś problemów. Prawo siłą rzeczy stosuje tylko takie ogólne kategorie, podciągając jednostkowe przypadki pod jakieś ogólne przepisy. Wręcz pisze, gdzie się Levinas o tym, że właśnie w takim społeczeństwie rządzonym przez prawo grozi nam tyrania anonimowości, która jest nieludzka, choć nie brutalna. To jest dosłowny cytat. Można też powiedzieć, że w ramach prawa no znowu już jesteśmy jakby, możemy czuć się zwolnieni z tego obowiązku słuchania innego, oddawania mu głosu. Prawo już gwarantuje innemu jego uprawnienia. Ja już nic nie muszę, mogę się troszczyć wyłącznie o własne uprawnienia. A odwołując się do praw, możemy stać się z powrotem szczęśliwymi egoistami. No więc oczywiście z tej perspektywy prawo nigdy nie wystarcza dla sprawiedliwości. Wyrasta z potrzeby sprawiedliwości, ale nigdy tej potrzeby nie zaspokaja. No więc zawsze potrzebna jest ta korekta, tak? Korekta prawa przez osobistą gotowość wysłuchania kogoś, oddania komuś głosu, osobistego rozsądzenia, co się komu, zwłaszcza w sytuacji spornej, należy. Nie można się zdawać tak tylko na to, co stanowi w jakiejś materii prawo. No i jeszcze trzeci autor, Paul Ricoeur, który w pewien sposób godzi podejście Rawlsa z podejściem Levinasa, aczkolwiek do żadnego z nich wprost się nie odwołuje. Paul Ricoeur sądzi, że sprawiedliwość zasadniczo musi mieć charakter właśnie ogólny, musi mieć postać prawa, musi mieć postać normy. Ale rodzi się no właśnie też w takich relacjach osobowych. Zarysem sprawiedliwości jest taka relacja wzajemnej troski między osobami. Troska, można powiedzieć, no właśnie jest takim rodzajem, takim naturalnym, elementarnym rodzajem bezinteresowności. Troszczę się o innego, no to znaczy, że właśnie w pewien sposób wychodzę tak poza własną wygodę czy własne potrzeby. Ale nie jest ta troska też żadnym poświęceniem. Co więcej, troska spotyka się albo oczekuje spotkania się z jakąś co najmniej wdzięcznością, właśnie z jakąś wzajemnością. A sprawiedliwość na tym poziomie to jest taki, jak mówi Ricoeur, punkt równowagi między potrzebami moimi i innego. Taki punkt równowagi między
no właśnie tą troską jednego o drugiego i drugiego o pierwszego, tak. No ale oczywiście to jest taka właśnie sprawiedliwość prywatna li tylko. Ona wprawdzie jest w pewnym sensie pierwotna, właśnie jest jakby genezą, jak sądzi Ricoeur, sprawiedliwości w ogóle, ale ponieważ w społeczeństwie jest wielu ludzi, o których nie mamy okazji się zatroszczyć, bo ich nigdy nie spotkamy, bo ich nie znamy. No więc potrzebna jest taka sprawiedliwość o charakterze o wiele bardziej ogólnym, bezosobowym. Więc potrzebna jest sprawiedliwość jako pewna norma. No i ta norma w języku Ricoeura właśnie jest tym trzecim. To norma w pewien sposób mediuje, pośredniczy między ludźmi. Oczywiście już ludźmi rozumianymi jako podmioty jakiegoś większego społeczeństwa, nie jako jakieś wąskie grono troszczących się o siebie osób. No więc norma pośredniczy w tych relacjach międzyludzkich. Norma wymusza pewien rodzaj dystansu każdego do samego siebie. No żeby przestrzegać normy, to trzeba jakoś opanować, tak, część własnych pragnień, skłonności i w tym sensie zdobyć do własnych skłonności i pragnień jakiś dystans, tak? Więc norma wymusza ten pewien dystans każdego do siebie, racjonalizuje, można powiedzieć, jednostki. No i również zakłada pewien dystans emocjonalny w moich relacjach z innymi. Czyli nie ma już charakteru troski, sprawiedliwość, tak, w tym wymiarze publicznym, w tym wymiarze ogólnospołecznym. No i znowuż, jest to tyleż konieczne, jak mówi Ricoeur, co niewystarczające. Podobnie jak Levinas, Ricoeur również wrażliwy jest na to, czego prawo nie daje, tak, czego prawo czego prawo nie jest w stanie rozwiązać. No więc właśnie prawo nie może, normy prawne, tak, nie są zbyt abstrakcyjne, żeby sprostać jakby złożoności różnych sytuacji życiowych, żeby uwzględnić różne wyjątkowe przypadki. Czasami normy prawa bywają ze sobą sprzeczne, a w każdym razie możliwy jest konflikt między rozmaitymi normami. No i co wtedy? No potrzebne jest właśnie pewne uzupełnienie tej sprawiedliwości realizowanej na poziomie ogólnych norm. Potrzebne jest to, co Ricoeur nazywa mądrością praktyczną. I ta mądrość praktyczna, no to ona właśnie w pewien sposób nawiązuje do tych źródeł sprawiedliwości. Czyli też ma taki charakter osobowy, indywidualizujący. Mądrość praktyczna bierze pod uwagę kontekst, szczególne sytuacje. Tak? No, w pewien sposób może nawet relatywizować obowiązywanie normy. Są takie sytuacje, w których norma okazuje się zupełnie, no właśnie, nie do zrealizowania. Mądrość praktyczna, innymi słowy, usiłuje tak wypełnić te luki, które nieuchronnie pozostawia sprawiedliwość prawna. No ale to wszystko oczywiście jest pewien ideał tylko, tak, pewien model. Zarówno Ricoeur, jak Levinas, jak i Rawls są oczywiście świadomi tego, że te ich refleksje na temat sprawiedliwości no dotyczą tylko, kreślą tylko pewien ideał, tak, dotyczą pewnej idei regulatywnej. Znaczy ta sprawiedliwość, która rzeczywiście jest stosowana, egzekwowana, a nawet uznawana przez ludzi w konkretnych społeczeństwach, w konkretnych państwach, tak, ta sprawiedliwość z reguły ma się luźno, tak, do tych regulatywnych idei. No ale zarazem taki pewien model czy ideał sprawiedliwości w tym sensie jest praktycznie jakby użyteczny, czy praktycznie sprawczy, no że jakoś wpływa, tak, na sposób, w jaki my postrzegamy faktycznie istniejące prawo,
faktycznie istniejące obyczaje. Sprawia, że możemy je krytykować jako niesprawiedliwe, że możemy postulować zmiany w prawie. No innymi słowy, ten moralny ideał sprawiedliwości, zarówno rozważany jako pewne idealne prawo, jak i jako pewna idealna, bezstronno-bezinteresowna postawa subiektywna, tak? Ten ideał niewątpliwie w jakiś sposób przyczynia się do tego, że że w ogóle istnieje historia sprawiedliwości. To znaczy, że możemy zmieniać istniejące prawo, możemy zmieniać istniejące obyczaje, odwołując się do jakichś bardziej wymagających wzorów. No to tyle może. Zakładam, że Państwo będziecie mieli jakieś wątpliwości i pytania. Ja jeszcze miałam jeden wątek, tutaj przewidziałam w takim swoim ogólnym konspekcie, ale może poruszę go później. Chodziło mi tutaj o związek między sprawiedliwością a przemocą i przymusem i przemocą. Ale odłożę to na razie. No dobrze, to ja mam mikrofon i jeżeli mi Państwo jakiś sygnał wyślecie, że chcecie zadać pytanie albo coś skomentować, to mikrofon jest do przekazania. To ja bym miała takie właściwie skojarzenie, że to ta odwieczna gra między lex a jux. Dobrze mówię, jus, lex a jus, tak, takie odwieczne tarcie i takie antagonizmy między prawem stanowionym, a prawem subiektywnym, moralnym, tak jak pani profesor mówiła. To właściwie nie do pogodzenia i opisywana od starożytności. I Hegel mówił o istocie tragiczności właśnie w ten sposób ujmując, że to jest istota podwojona i tylko różna, niesprzeczna, ale różna. Między tym prawem boskim a naturalnym, a prawem stanowionym przez człowieka. I od razu przychodzi mi oczywiście na myśl dramat. Sztuka grecka Antygona. To jest taki klasyczny chyba przykład tego, jak walczą oba porządki prawne. I wydaje mi się też, że to ta zasłona niewiedzy jest dość często stosowana właśnie we współczesnym zastosowaniu prawa. Bo tak by wynikało, że jeżeli nie wiem nic o sobie, nie wiem nic o innym, a jest jakiś statystyczny po prostu inny i on jest normą i działam według tej normy, to i krzywdzę i siebie i tego innego. To działając według tej zupełnie takiej uniwersalnej, podstawowej normy. I to właściwie takie moje refleksje, bo pytania to jeszcze nie potrafię sformułować, sproblematyzować tego wszystkiego. Może pani profesor mogłaby się odnieść. Kilka wątków pani poruszyła, pani Ewo. No jeśli chodzi o te relacje między jus i lex. No oczywiście, no jakby zawsze od początku istnienia refleksji na temat sprawiedliwości, jest świadomość tej różnicy, prawda? Ale ta różnica nie jest przepaścią. Ta różnica jest właśnie taką różnicą w jakimś sensie konstytutywną. To znaczy ona sprawia, że lex może się zmieniać. Odwołujemy się do jakiegoś na razie nieustanowionego w sensie politycznym, w sensie instytucjonalnym. Odwołujemy się do jakiegoś takiego w tym sensie idealnego wyobrażenia o sprawiedliwym prawie po to, żeby to prawo istniejące, czyli to lex, tak, modyfikować. No innymi słowy, ta różnica między jus i lex sprawia, że no właśnie, że prawo ma historię. Ja sądzę, że to napięcie właśnie takie dialektyczne, ono jest bardzo istotne dla tej heglowskiej wizji historii. Nie przypadkiem pani tutaj Hegla przywołała. No odchodzić u Hegla to jest tak, że ostatecznie to można powiedzieć, to lex i jus powinny stać się jednym, tak? Wprawdzie ich napięcie jest jakoś twórcze,
ale ostatecznie chodzi o to, żeby Lex stała się w pewnym sensie realizacją i konkretyzacją tego jus. Natomiast taka perspektywa lewinasowska, która jest bliższa powiedzmy perspektywie Kanta, tak? No to jest właśnie taka perspektywa otwarta na nieskończoność, Hegel by powiedział złą nieskończoność. Tak? To znaczy, że to jus, ta prawdziwa sprawiedliwość, to idealne prawo, ono jest właściwie nierealizowalne. Tak? To jest właśnie pewnego rodzaju tylko takie trochę focus imaginarius, no ale jednocześnie coś, co nas w pewien sposób ciągle motywuje, tak, do krytyki, do modyfikacji istniejącego prawa. No więc ciągle jest to element aktywny, ale zarazem ta sprawiedliwość idealna jest czymś ciągle li tylko postulowanym, tak, a nigdy osiąganym. I to, czy jest z perspektywy Hegla, to jest dokładnie wypisz, wymaluj model nieszczęśliwej świadomości. Tak? To tylko człowiek z nieszczęśliwą świadomością ma takie poczucie rozdarcia między rzeczywistością, między status quo, a pożądanym ideałem. No ale z kolei ta nieskończoność heglowska jest taką nieskończonością trochę, by tak rzec, totalitarnie zamkniętą. Więc mnie chyba jednak w takim zestawieniu bliższa jest ta perspektywa kantowsko-lewinasowska. No ale to bardzo ogólny wątek. Natomiast potem jeszcze pani mówiła, właściwie zapomniałam, o czym był ten drugi fragment pani wypowiedzi. A, o tej bezstronności. A, to jest bardzo ciekawe. Bo jak rozumiem, pani odebrała w końcu tę bezstronność właśnie jako taki synonim pewnej bezduszności i właściwie pewnej obojętności. No tak, no bo to trochę tak jest właśnie w takim, trochę to tak można po lewinasowsku skrytykować. Ale tak naprawdę, o czym ja nie powiedziałam, a warto to dopowiedzieć, ta relacja między rolsowską bezstronnością a lewinasowską bezinteresownością, ta relacja jest bardzo skomplikowana, bo bezinteresowność to nie jest przecież żadna miłość, to nie jest żaden rodzaj skłonności do tego innego, któremu daję prawo głosu. Przeciwnie, Lewinas podkreśla, że mam tego innego wysłuchać w pewnym sensie wbrew sobie. To znaczy nie sprawia mi to żadnej przyjemności, można by rzec, nie mam ochoty tego robić. To jest sprzeczne z moim egoistycznymi potrzebami. Najchętniej bym zamknął oczy, odwrócił się, tak, a w każdym razie nie słuchał tego innego. A tym się różni właśnie sprawiedliwość od miłości. Tak? Miłość oznacza no, pewną naturalną skłonność do innego, do konkretnego innego człowieka. A sprawiedliwość właśnie nie. Sprawiedliwość to jest czymś, co możemy okazać, możemy i powinniśmy okazać ludziom emocjonalnie obcym. Więc to zainteresowanie innym nie polega tutaj na żadnym właśnie takim jakby emocjonalnym, na żadnej sympatii, tak? To nie jest jakaś żadna emocjonalna skłonność. To zainteresowanie jest taką jakby gotowością otwarcia się na coś, co nie moje, co inne, co nowe, co dla mnie samego nieznane. Lewinas mówi o tym, że ten inny no, w pewien sposób jest dla mnie zawsze nauczycielem, nawet jeżeli jest tym biedakiem i nie ma żadnej wiedzy, tak? Ale zawsze mnie w pewien sposób uczy, właśnie dlatego mnie uczy, że jakby pozwala mi dostrzec coś, czego sam z siebie bym nie dostrzegł. To nie musi być żadna wiedza w sensie zbioru informacji, tak? To, co inny ma mi do przekazania. Ale w jakiś sposób jest to, no właśnie, jakieś nowum w porównaniu z tym zasobem doświadczeń i wiedzy, który posiadam sam przez się. No więc ta bezinteresowność w każdym razie zakłada pewnego rodzaju również emocjonalną obojętność. Znaczy taką emocjonalną rozumianą jako, znaczy w tym sensie, w jakim nie jest miłością, tak? To jest zakłada pewną obojętność. A w każdym razie, znaczy nie obojętność, tylko brak mi słowa dobrego.
No tak, no właśnie neutralność, ale neutralność to też oznacza jakby taki pewien rodzaj nieczułości, to przeciwnie, tutaj w grę wchodzi pewna daleko posunięta wrażliwość czy receptywność, ja jestem jakoś otwarty, tak, na bodźce, na te komunikat, który może przyjść od innego. Więc jestem tutaj wrażliwy, jestem podatny, jestem otwarty, tak? Natomiast to wcale nie znaczy, że mam jakiegoś rodzaju upodobanie, tak? w tej relacji. Więc w tym sensie można powiedzieć, że jednak ta bezinteresowność, której wymaga sprawiedliwość, no właśnie ma w sobie taki element twardy, taki właśnie element, który przysługuje prawu, a nie miłości. Tak? Miłość jest jakby, no właśnie, miłość jest czymś, do czego nie muszę się przymuszać, tak? Miłość jest czymś spontanicznym i w tym sensie łatwym. Tak? Natomiast ta bezinteresowność, o którą chodzi w sprawiedliwości, jest trudna, wymagająca, no i w tym sensie właśnie twarda. Ona nawet wiąże się z elementem przymusu. A propos tego... Poczucie krzywdy w tym momencie niezrozumienia, tak? Tego. Słucham? Poczucie krzywdy się pojawia w momencie niezrozumienia tego twardego elementu, tak? Bo rozumiem, że jest prawo ustanowione, działam według tego prawa, ono wcale nie pasuje. Innemu też może nie pasować, ale jakaś średnia wykazuje, że właśnie to jest najlepsze, tak? Tylko, że gdzieś, tu się gdzieś ciągle rozmijamy, to co jest postanowione, a to co my wewnętrznie czujemy, że dla mnie osobiście, subiektywnie. No właśnie to jest tak, że jak rozmawiamy, spekulujemy, jak to powinno być, to tak przenieść to na życie społeczne, na nasze relacje z najbliższymi, to się ciągle gdzieś jednak to się pokleja, nie pasuje. Sprawiedliwość oznacza, czy bycie człowiekiem sprawiedliwym oznacza bycie człowiekiem nieszczęśliwym, tak naprawdę, czy w ciągu konieczność rezygnowania z czegoś, czy w stosunku do właśnie prawa ogólnego, normy, tak, czy w stosunku do właśnie tej nieskończoności, czy jakiegoś prawa, no powiedzmy, uniwersalnego, tak, właśnie z perspektywy boskiej. My po prostu jesteśmy skazani jako osoby dążące do sprawiedliwości na nieszczęście, na bycie nieszczęśliwym, że jakby to z tej musimy rezygnować, tak, z tej subiektywnej perspektywy, że jakby osiągać kolejne poziomy ogólności, to znaczy rezygnować właśnie z jakiegoś swoich, tak, właśnie jednak pragnień. Tak, właśnie znać jakby ograniczony zakres własnych przekonań, tak? Tak myślę. No ja myślę, że pani powiedziała coś bardzo bliskiego Lewinasowi, a nawet już Kantowi. Postępowanie zgodne z prawem moralnym u Kanta, jak wiadomo, zakłada właśnie pewien rodzaj samozaparcia, tak? To znaczy jakiś rodzaj poświęcenia, działania w każdym razie wbrew swoim, często wbrew swoim interesom, wbrew swoim skłonnościom. No i podobnie jest, a nawet można powiedzieć bardziej radykalnie, u Lewinasa. I to nie na poziomie jeszcze prawa, no chociaż oczywiście prawo moralne u Kanta też nie jest prawem w sensie prawa stanowionego. No ale Lewinas nawet nie mówi o prawie, a mimo wszystko tutaj ten klimat jest u niego, tych jego rozważań jest podobny jak u Kanta. To znaczy spotkanie z innym człowiekiem, jeżeli mam być wobec niego sprawiedliwy, czyli mam mu oddać głos, mam go wysłuchać, w pewien sposób mam mu się podporządkować, tak wymaga właśnie jakiegoś rodzaju, no właśnie, jakiejś rezygnacji z własnego szczęścia, no nie świadomej rezygnacji, ale na chwilę jakby wstrzymuje swój spontaniczny pęd do zadowolenia, tak, do życia tak, jakbym chciał, jak mi się podoba. Tak, ten inny w pewnym sensie stanowi przeszkodę w tym moim spontanicznym dążeniu do zaspokajania swoich potrzeb, swoich pragnień. I w tym sensie czynienie sprawiedliwości jest jakiegoś rodzaju, już nie, może nie powiedzieć, może nie cierpieniem, tak, ale w każdym razie nie jest niczym miłym, tak? I w tym sensie właśnie wiąże się z pewnego rodzaju przymusem, tylko
przymus prawny jest, można powiedzieć, przymusem zinstytucjonalizowanym, tak? Na straży prawa, rozumianego jako prawo stanowione, no stoją różne tam siły porządkowe, tak, policja i tak dalej. Natomiast, więc wtedy mówimy o przymusie. Natomiast u Kanta można mówić o przymusie, jaki rozum wywiera na moim, mojej sferze emocjonalno-zmysłowej. Tak, też jest to pewien rodzaj racjonalnego przymusu, ale jest to taki autoprzymus. Tak, mój rozum sam przymusza moje emocje. Natomiast u Levinasa ten przymus jak gdyby płynie od innego, tak? Ale to jest taki przymus, no oczywiście nie mający charakteru przemocy, ale jest to pewien rodzaj przymusu, tak? Jeżeli ja w sposób wrażliwy, tak, reaguję na, no nie wiem, potrzeby jakiegoś biedaka, to nie jest to dla mnie miłe, ale czuję się w pewien sposób przymuszony. Jeżeli oddaję komuś głos, kogo nie lubię nawet, tak, kogo nie chcę słuchać, ale kto chciałby mi opowiedzieć o swoim punkcie widzenia, czy o swojej krzywdzie może nawet, tak, jeżeli ja mu oddaję głos, to robię to w pewnym sensie właśnie wbrew sobie i jest to pewien rodzaj przymusu, moralnego przymusu, któremu ulegam. No więc sprawiedliwość wymaga tego rodzaju przymusu, czy to będzie przymus właśnie ze strony stanowionego prawa i wtedy przymus egzekwowany przez odpowiednie organy, czy to będzie przymus mojego rozumu, jak chciałby Kant i jak chce w pewnym sensie Rawls, tak, no bo właśnie te zasady, które ustanawiam za zasłoną niewiedzy, to są zasady, no, jak w pewnym sensie tego słowa czysto racjonalne, czyli chodzi o taką racjonalność trochę instrumentalną, no, ale mniejsza z tym, zostawmy to. No w każdym razie, czy to będzie przymus ze strony instytucji, czy to będzie przymus ze strony rozumu, czy wreszcie właśnie pewien rodzaj szczególnego przymusu, który wywiera na mnie sama obecność innego człowieka, który czegoś ode mnie chce, no to już mniejsza, tak? Ale zawsze w grę wchodzi właśnie jakiś element ograniczenia mojej wolności. Sprawiedliwość ogranicza wolność. Wolność rozumianą jako jakaś taka spontaniczna realizacja własnych możliwości i własnych pragnień. Jeżeli prawda, to chyba coś takiego pani chciała powiedzieć, że to właśnie o to chodzi, że sprawiedliwość nie uszczęśliwia. Czynienie sprawiedliwości nie czyni szczęśliwym. Dlatego oni chyba dzisiaj tak trudno. Na szczęście jest jakby nacisk, tak, w życiu społecznym. Tylko wtedy się nagrywa, tak żeby... Ach, rozumiem. Że właśnie, że szczególnie dzisiaj chyba właśnie w życiu politycznym, w życiu społecznym jest tak trudno o tą miarę sprawiedliwości, tak, przy ocenie różnych aspektów tego życia. Dlatego, że jakby kluczowym jest tutaj pojęcie właśnie szczęścia, dążenia do szczęścia, czy właśnie do przyjemności, tak, i przyjemności czerpanej z kontaktu z drugim człowiekiem, bo jakby to, co nie daje przyjemności, tak, jednocześnie sprawia, że ten kontakt jest bezwartościowy z tej perspektywy. No i też przyjemność z uczestniczenia, tak, w życiu konsumpcyjnym tutaj. Tak, więc to, o tą sprawiedliwość trudno. Trudno, coraz trudniej jest się podzielić pewnym, tak, grupom społecznym czy klasom społecznym z innymi ze względu właśnie na to, że utożsamiają to z rezygnacją z własnej szczęśliwości właśnie, czy przyjemności. Pytanie albo głos, nie wiem. Chciałem dwa pytania, ale nie wiem, czy już jeszcze pamiętam. Znaczy moja pierwsza uwaga i od razu muszę się zastrzec, że o ile pamiętam czasy studenckie, to kiedyś wypożyczyłem Rawlsa, ale chyba go na pewno nie całego, być może tylko kawałki przeczytałem. Nie, oddać oddałem. To się udało. Znaczy zastanawiam się, czy te dwie teorie, tutaj porównywane zestawy teorii, nie są trochę z innych poziomów, bo o ile właśnie zapewne słabo pamiętam Rawlsa, to jemu raczej chodziło o te generalne zasady organizacji społeczeństwa, kropka. To znaczy nie chodzi już później, jak to działa w praktyce, co jak rozumiem u Levinasa ma duże znaczenie. Jemu chodziło o tą generalną regułę, jak zorganizujemy społeczeństwo i system się zaczyna, więc to bliżej tym, prawda, różnym teoriom na temat natury czy właściwej natury społeczeństwa niż tej już bezpośredniej dyskusji o tym, jak sprawiedliwość w życiu codziennym będzie później
przebiegała, ale być może słabo to pamiętam, ale też chyba politolodzy z reguły mają skłonność, żeby właśnie tak czytać tę narrację Rawlsa i wtedy jak gdyby jego pytania czy jego odpowiedzi nie są do końca tymi pytaniami, odpowiedziami, o które Levinas i inni szczególnie jak gdyby, którym szczególnie oni poświęcaliby by uwagę. A druga sprawa i zdaję sobie sprawę, że filozofów o to pytać to trochę nie wypada i niegrzecznie. Już tutaj w wypowiedziach pojawił się ten poziom, prawda, tego społecznego doświadczenia sprawiedliwości, tego co jednostka czy jednostki uważają za sprawiedliwe. I czy pani profesor sięgała do jakichś, nie wiem, badań, czy to bardziej tych eksperymentalnych, czy bardziej powiedzmy jakichś sondażowych, jak ludzie na co dzień właśnie rozumieją, czy chcą rozumieć, jakie oczekiwania, czy jakie zjawiska uznaliby za sprawiedliwe albo niesprawiedliwe. I mi się kojarzy tylko taki element, bardzo często w badaniach socjologicznych zadawano pytanie, czy uważasz, że zarabiasz tyle, na ile zasługujesz. I ludzie oczywiście mają skłonność do odpowiedzi, że nie, że zarabiają za mało, natomiast prawie nikt nigdy nie odpowiada, że zarabia za dużo. Więc pojawia się pytanie, czy te kwestie zasługi, sprawiedliwości i tak dalej, o których ludzie ciągle mówią i które w jakiś stopniu są uchwytne w badaniach, mogłyby być też wykorzystane przez filozofów do gdyby kontrowania pewnych ujęć, to znaczy dana osoba twierdzi coś takiego, a natomiast w społecznym odbiorze to wygląda tak inaczej, czy może zupełnie inaczej. Mhm. No tak, dwie sprawy. Jeśli chodzi o te różne poziomy, na których być może ujmują ten problem z jednej strony Rawls, a z drugiej strony Levinas, to tak, zgoda. Oczywiście o Rawlsa chodzi, o te zasady sprawiedliwości, które można by nazwać podstawowymi zasadami konstytuującymi społeczeństwo polityczne. W końcu te zasady to są takie zasady, które można byłoby zapisać jako ogólne zasady konstytucyjne. No właśnie, jakie tam rodzaje swobód przydzielamy i w jakim zakresie, tak? No i jak z głupsza biorąc, ma wyglądać, no nie wiem, właśnie ta polityka społeczna, tak? To, co się u nas tak kryje za tymi enigmatycznymi określeniami, że, prawda, że Rzeczpospolita jest gospodarką rynkową, jest społeczną gospodarką rynkową, no więc jakoś tam w tym, że rynkowa to z jednej strony zakłada, że będą pewne rzeczy regulowane przez rynek, ale że społeczna to znaczy, że będzie jakiś możliwy rodzaj jednak aktywności państwa, jakiś element redystrybucji. No w każdym razie chodzi o to, żeby nikt tutaj nie był jakoś zupełnie pozbawiony osłony społecznej, żeby państwo się mogło w pewien sposób jednak zająć tymi, którzy sobie na rynku nie radzą. No różne rzeczy można sobie wyciągać z takich ogólnikowych formułek konstytucyjnych. No i jak sądzę właśnie Rawlsowi o takie ogólne formuły konstytucyjne w gruncie rzeczy chodzi. Także rzeczywiście tam jest mowa o takich zasadach, które mogą zostać przyjęte jako podstawowe zasady organizacji relacji w ramach jakiegoś politycznie zorganizowanego państwa czy społeczeństwa. Natomiast o Levinasa chodzi przede wszystkim tak, no, o tę sprawiedliwość w relacjach interpersonalnych, o tę sprawiedliwość, którą możemy okazać postępując w pewien sposób wobec innego, traktując tak czy inaczej potrzeby innych, osądzając innych w pewien sposób. Tak więc to jest inny, rzeczywiście inny właśnie, inna sfera sprawiedliwości, jakby można było powiedzieć za Walzerem. I zatem też te pojęcia są trochę tutaj inaczej rozumiane. No niemniej, mnie się wydaje, że na jakimś poziomie one się dają ze sobą porównać, te koncepcje. Pojęcie bezstronności funkcjonuje tak, że poza tym poziomem, który interesuje Rawlsa, czyli tym poziomem, nazwijmy go konstytucyjnym, to pojęcie bezstronności funkcjonuje także na przykład właśnie w takim kontekście prawnokarnym. Tak? No zakładamy na przykład, że sędzia powinien być bezstronny. Nie może mieć żadnych sympatii ani antypatii wobec czy to oskarżonego, czy podsądnego. Ba, nie powinien się kierować własnymi poglądami, własnym światopoglądem, własnymi jakimiś tam prywatnymi przekonaniami na temat tego czy owego. No więc to pojęcie bezstronności funkcjonuje również w innych kontekstach niż ten rawlsowski. No i rzeczywiście wtedy jest ciekawe porównanie sposobów, w jaki można rozumieć bezstronność, no właśnie w konfrontacji z tym pojęciem bezinteresowności.
czy bezstronność rozumiana jako no, taki rodzaj właśnie w gruncie rzeczy obojętności na jakieś szczególne potrzeby czy szczególne uwarunkowania innego człowieka, tak? Czy ta bezstronność jest pożądaną cechą na przykład sędziego, czy przeciwnie? Czy raczej sędzia powinien być bezinteresowny w takim lewinasowskim sensie, czyli raczej usiłować się dowiedzieć czegoś od tego oskarżonego albo od tej strony sporu, który ma rozsądzić? Czy ma się czegoś dowiedzieć nowego, czy ma się w pewien sposób, no właśnie, usunąć, tak, w ramach tej relacji po to, żeby dopiero potem, tak, po tym jak się jego wiedza dzięki temu otwarciu się, stan jego wiedzy się zmieni, tak, to potem dopiero podjąć jakąś decyzję. Mi się wydaje, że to może być praktyczne pytanie, tak, na czym ma polegać właściwa postawa człowieka, od którego oczekujemy, że będzie sądził sprawiedliwie. No mówmy właśnie o przypadku sędziego. W jakimś sensie stale też sami występujemy w roli sędziego, tak, kiedy osądzamy, kto w jakimś sporze ma rację, a kto nie ma racji, tak, kiedy nie wiem, także kiedy, nie wiem, oceniamy studentów. No występujemy w różnych sytuacjach życiowych w takiej roli, dającej się porównać z rolą sędziego. No więc czy wtedy właśnie powinniśmy być bezstronni, raczej bezstronni w sensie rolsowskim, czy raczej bezinteresowni w sensie lewinasowskim. Przy czym te dwa pojęcia, jak starałam się powiedzieć, odpowiadając na poprzednie pytania, te dwa pojęcia bezstronności i bezinteresowności, one wcale nie są, one nie są antynomiczne, one się nie wykluczają, one nie są tożsame, ale one są ze sobą w społeczności związane. No bo właśnie bezinteresowność to nie jest też, prawda, żadnego rodzaju silna emocjonalna jakaś skłonność. To nie jest miłość, jak mówiłam, tak? Bezinteresowność też oznacza jednak pewien rodzaj emocjonalnej neutralności. Więc te pojęcia nie są antynomiczne, ale ponieważ nie są tożsame, to możemy się zastanawiać, czego my właściwie oczekujemy od sprawiedliwego sędziego. Więc w tym sensie są też, dadzą się ze sobą te postawy, jednak te filozofie dadzą się ze sobą jakoś porównać. A druga część pytania, a propos tych socjologicznie dających się ustalić sposobów rozumienia sprawiedliwości. No tak, no różne rzeczy dałoby się zbadać. Sądzę, że nawet były badane, ale ja nie robiłam takiego przeglądu. Natomiast tak zupełnie bez wielkich badań, tak można powiedzieć, na pierwszy rzut oka, tak, można sądzić, że po pierwsze, ludzie mają współcześnie, na przykład w Polsce, albo bardziej takie właśnie egalitarne i socjalistyczne wyobrażenie o sprawiedliwości, albo bardziej liberalne. Coraz więcej jest pewnie takich, którzy mają liberalne. Przy tym liberalnym oczywiście znacznie mniejsze znaczenie przypisuje się redystrybucji, czy jakiemuś wyrównywaniu szans, tak? A znacznie większe znaczenie przywiązuje się właśnie też do takiej formalnej praworządności. Przy tym socjalistycznym oczywiście akcenty są rozłożone inaczej. Więc ja myślę, że dałoby się pod tym kątem bardzo dobrze prześledzić różnice, ale też z drugiej strony nawiązując do tego, o czym pani mówiła tutaj i z czym ja się zgadzam, sądzę, że w tych takich odpowiedziach socjologicznych, znaczy odpowiedziach zbieranych na potrzeby badań socjologicznych, dosyć często ludziom by się w odpowiedziach myliło pojęcie sprawiedliwości z pojęciem tego, czego oni chcą. No i właśnie wtedy to jest kwestia tej bezstronności czy bezinteresowności. Otóż ludzie, jak sądzę, dosyć chętnie utożsamiają sprawiedliwość z takim stanem rzeczy, który byłby z ich punktu widzenia najbardziej korzystny czy pożądany, tak? Więc zaspokojenie ich potrzeb, na przykład właśnie jak najwyższe zarobki, to oczywiście byłoby sprawiedliwe. No ale tu dokładnie brakuje tego, czego oczekujemy, znaczy przy takim myleniu sprawiedliwości, że warunkami szczęśliwości albo dobrobytu, myli się dokładnie, znaczy przy takim myleniu dokładnie brakuje tego, co Jagdak uznaje za podstawowe elementy subiektywnego wymiaru sprawiedliwości, czyli brakuje dokładnie tego wymiaru bezstronności czy bezinteresowności. Tak? Czyli sprawiedliwe
Tak jak mówiłam, mówiąc, referując już nawet nie Lewinasa, tylko ogólnie pojęcie sprawiedliwości. Podstawowy rys tego pojęcia wiąże się z tym, znaczy podstawowa cecha tego pojęcia wiąże się z tym, że jest to pojęcie relacyjne. Ja mogę być sprawiedliwy w stosunku do innych. Tak? Natomiast dosyć często, wydaje mi się, że to jest taka, powiedziałabym, całkiem neutralna, pojęciowa analiza, tak? Całkiem neutralna pojęciowa analiza prowadzi do takiego wniosku, że sprawiedliwość to jest własność relacji, którą każdy podmiot utrzymuje z jakimś innym. Tak? Jest to właściwość relacji do innego. Natomiast właśnie można odnieść wrażenie, że często ludzie mówią przede wszystkim o tym, co jest sprawiedliwe dla nich z punktu widzenia, no krótko mówiąc, co jest korzystne z punktu widzenia ich interesu, czyli dokładnie jest to przeciwieństwo tego, czego oczekujemy od pojęcia sprawiedliwości porządnie zbadanego. No, pojęcie sprawiedliwości nie obejmuje, czy jakby nie łączy się przede wszystkim z rozważaniem własnych korzyści. Więc jak człowiek mówi, że coś jest niesprawiedliwe dlatego, że mu z tego powodu nieprzyjemnie, to jeszcze nie jest, to po prostu nie odpowiada nie odpowiada ściśle biorąc na pytanie. Znaczy źle używa pojęcia sprawiedliwość. A sądzę, że właśnie takie złe użycia pojęcia sprawiedliwość są dzisiaj bardzo... Znaczy ja się zgodzę, natomiast zastanawiam się, czy jeśli 99% definiuje sprawiedliwość w niewłaściwy sposób, to który sposób jest niewłaściwy? Ja nie wiem, czy 90%, może jednak nie 90. Mówię, że większość, czy wielu, ale może należałoby to rzeczywiście zbadać. Tak, ja chciałem dopytać o samo pojęcie podmiotu, ponieważ ono się wydaje w koncepcji, którą pani profesor przedstawiła, w jakiś sposób na czele, ponieważ sprawiedliwość zarówno zdefiniowaliśmy w tym obiektywnym aspekcie jako podział dóbr pomiędzy podmiotami właśnie, albo w tym subiektywnym jako jakieś przekonania podmiotu albo podstawy, którą on przejawia. No a jak wiadomo, we współczesnej filozofii pojęcie podmiotu uległo dość znacznej problematyzacji. I chciałem się zapytać, jak taka koncepcja sprawiedliwości ma się na przykład do pewnych grup, które dopiero walczą o uznanie, tak? Które są w procesie upodmiotowiania się, albo chociażby do podmiotowości zwierząt, które jest we współczesnej dzisiaj co najmniej niejasne. No ale tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ważne pytanie. Tylko nie jest dla mnie jasne, co pan rozumie pod pojęciem podmiotu, zwłaszcza, że mówi pan o takich grupach, które dopiero walczą o upodmiotowienie. Znaczy rozumiem, że zakłada pan, że podmiotowość to jest coś, co się uzyskuje jako pewien rodzaj statusu. I niektórzy, którzy mają uznany ten status, są podmiotami, a inni jeszcze nie są. Tak, znaczy operuje pan tutaj chyba jakimś takim, bym powiedziała, socjologicznym pojęciem podmiotowości. Tak? No, natomiast ja oczywiście operowałam takim pojęciem, nazwijmy to metafizycznym czy ontologicznym, tak? Znaczy takim, zgodnie z którym każdy człowiek jest podmiotem, niezależnie od tego, czy ta podmiotowość jest uznana, czy nie. No dobrze, no ale to bardzo ciekawe. Jak mamy uznać prawa takich grup, mniejszości, które nie są jeszcze uznawane? Albo czy powinniśmy przyznać jakieś prawa zwierzętom. Jeśli chodzi o grupy mniejszości, to sądzę, że właśnie taka koncepcja jak Lewinasa dosyć dobrze to pytanie może odpowiadać. Dlaczego? No bo właśnie, jeżeli nacisk pada na głos oddany innemu i słuchanie innego, no to właśnie chodzi o to, że słuchanie głosów mniejszości, oddanie głosu mniejszościom może spowodować i powinno może spowodować zmiany w tym prawie rozumianym jako no, prawo stanowione, prawo w tej chwili w jakimś państwie obowiązujące. Innymi słowy, właśnie ta koncepcja sprawiedliwości opartej na bezinteresownym oddaniu głosu tym, którzy do tej pory wysłuchani nie byli, tak? No właśnie taka koncepcja, jak sądzę, jak najbardziej umożliwia, tak? No jakby postulowanie
nowych praw, tak? Postulowanie nowych praw, które wynikają właśnie z wysłuchania na początek, tak? Wysłuchania tego, czego tym grupom brakuje, czego im potrzeba. Natomiast w przypadku zwierząt sprawa jest bardziej złożona, bo tutaj oczywiście w grę nie wchodzi wysłuchanie w sensie ścisłym, tak? Zwierzęta nie mówią. No ale reagują. Sposób, w jaki zwierzęta oznajmują swoje cierpienie, jest bardzo czytelny, prawda? Nie można mieć wątpliwości, że zwierzę w pewnych sytuacjach cierpi, nawet jeżeli nie artykułuje tego swojego cierpienia. No w tym sensie można usłyszeć głos zwierząt. Nie tylko zabijanych, ale także no, na rozmaite sposoby tam niewolonych, czy którym się niszczy środowisko. No więc tak, w tej mierze, w jakiej zwierzęta można też usłyszeć, to można też przyznać im pewien rodzaj praw, przynajmniej prawa do ochrony życia i jakiegoś tam dobrostanu. Można też przyznać prawa ludziom do tego, żeby mogli cieszyć się obecnością zwierząt, bo niektórym to jest potrzebne, prawda? No więc myślę, że to da się te problemy jakoś wkomponować w te koncepcje, o których mówiłam, zwłaszcza w taką koncepcję jak Lewinasowska. No, czy ktoś jeszcze? Okej. Tak, tutaj skorzystam trochę z pytań poprzedników, a chciałabym zapytać, bo otwarcie na inność, na obcość i na tych, których jeszcze nie znamy, to nie mam wątpliwości, że Lewinas byłby tutaj, stałby na tym stanowisku, że pomoc migrantom na granicy polsko-białoruskiej wiąże się ze sprawiedliwością. Może nie byłby tym, który pójdzie z plecakiem, ale wydaje mi się, że twierdziłby, że tego wymaga od nas sprawiedliwość. A czy dałoby to się zinterpretować jakoś w teorii Rawlsa, jeżeli chodzi o bezstronność, że sprawiedliwość wymaga od nas zawieszenia też tej relacji do naszego państwa? Czyli bezstronność wymagałaby od nas, żeby w jakichś sytuacjach kryzysowych, na przykład kryzysu humanitarnego, ażeby zawiesić właśnie też to, w jakim państwie się znajdujemy na przykład i tego, czego od nas państwowość by wymagała, jeżeli pojawiają się jakieś konflikty pod kątem prawa, na przykład tego, że dobrze by było dla państwa, ażeby było bogate i jakby chodzi mi o takie wymagania prawa. Być może jest to pytanie już z zakresu przemocy i przymusu, który pani zapowiedziała, a na które też czekam bardzo. No tak, z perspektywy, w kontekście tej myśli Lewinasa, to wysłuchanie, oddanie głosu uchodźcom i przyjęcie uchodźców i pomoc uchodźcom nie ulega, znaczy nie tworzy żadnego problemu, prawda? Jest oczywiste, że tak powinno, że winni jesteśmy sprawiedliwość rozumianą jako wysłuchanie i pomoc. Natomiast w kontekście teorii Rawlsa to bardzo ciekawe pytanie. Otóż Rawls oczywiście, mówiąc zespole, prawda, o tych podmiotach, które miałyby za zasłoną niewiedzy ustanawiać jakieś reguły państwa, ma zapewne na myśli taką wspólnotę państwową, prawda? Czyli ludzi, którzy decydują o zasadach sprawiedliwości rządzących na określonym obszarze, a zatem dotyczącym też tych, którzy mieszkają na tym, będą zamieszkiwać ten obszar. Ale tak naprawdę to nie ma żadnych powodów, żeby się w ten sposób ograniczać. My możemy abstrahować z powodzeniem, ustanawiając zasady sprawiedliwości, możemy z powodzeniem abstrahować od własnej narodowości, od własnej państwowości. No i w ten sposób ustanawiać zasady, no właśnie, tej sprawiedliwości ogólnoludzkiej. W jakim sensie się to przecież robi? To nie jest tylko utopia, no bo taka deklaracja, jak powszechna konwencja praw człowieka, ma właśnie charakter, no taki ogólnoludzki, tak? Zakłada się w tej deklaracji, że wszyscy ludzie mają takie prawa. Znaczy inną kwestią jest przestrzeganie tych tak zwanych praw człowieka. Jak wiadomo, wielokrotnie wykazano, że one tak naprawdę są realizowane tylko o ile są prawami obywatela, tak? Tyle w gruncie rzeczy o tyle są realizowane, a i to
o ile dotyczą mieszkańców określonego państwa, którego konstytucja jakoś tam te prawa człowieka w pewien sposób powiela, czy do pewnego stopnia konkretyzuje, a innych nie, prawda? Więc jak nie jesteś obywatelem, to nie masz tak naprawdę praw człowieka. No ale kwestia respektowania praw człowieka to jest jedna sprawa, natomiast możliwość sformułowania takich praw to inna sprawa. I faktycznie te prawa, jako prawa ogólnoludzkie, a zatem kompletnie niezwiązane z jakąkolwiek państwowością i przynależnością narodową, te prawa zostały przecież sformułowane, ba, podpisane przez, konwencja ONZ została podpisana przez większość państw, a Europejska Konwencja Praw Człowieka przez wszystkie państwa należące do Rady Europy, tak? Czyli bardzo wiele państw zgodziło się, że są takie prawa człowieka, a jednocześnie, prawda, człowieka, a nie ich obywateli, a jednocześnie oczywiście te państwa stosują politykę, która prowadzi do de facto odmówienia takich praw no, tym, którzy nie są naszymi, którzy nie są obywatelami tych państw. No więc jest tu sprzeczność, prawda, między deklaracją a praktyką, ale samo istnienie takiej deklaracji znaczy, że myślenie w kategoriach właśnie takiej bezstronności rozumianej także jako abstrahowanie od własnej państwowości, że to jest jak najbardziej możliwe, tak? Miało miejsce w historii. Jeżeli to jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast co do przemocy. No tak naprawdę to pytanie jest ważne w kontekście na przykład, czy w szczególności tej wojny, którą w jakimś sensie żyjemy wszyscy, a w każdym razie, którą obserwujemy za naszymi granicami blisko. No ale oczywiście nie tylko w tym kontekście. Sprawiedliwość rozumiana choćby tylko jako pewien rodzaj właśnie ogólnego, wielu bardziej uniwersalnego prawa, ma wykluczać przemoc, ma właśnie być sposobem przeciwdziałania przemocy, tak? Oznacza pewien rodzaj przymusu, ale właśnie takiego przymusu, który, dzięki któremu możliwe jest unikanie rzeczywistej, fizycznej, brutalnej przemocy. No ale sprawiedliwość ma zatem eliminować przemoc, ale jej nie eliminuje, tak? Przemoc ciągle istnieje. Więc pytanie brzmi, jak można sprawiedliwie reagować w obliczu przemocy? No i to jest klasyczne pytanie o to, czy przemoc można zwalczać przemocą, tak? Czy przemoc można zwalczać użyciem przemocy? Czy to jest sprawiedliwe? No i jak sądzę, nie ma na to dobrego pytania. Na to pytanie dobrej odpowiedzi, przepraszam. Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Z jednej strony wiadomo, że wprawdzie przemocy zdawałoby się nie da się inaczej wyeliminować niż właśnie inną przemocą. A z drugiej strony wiadomo, że przemoc rodzi przemoc, tak? Innymi słowy, że krąg przemocy w ten sposób nigdy się nie zamyka. No ale jak sięgniemy do Lewinasa, który wydaje się takim myślicielem właśnie niesłychanie anielskim, choć anielskim w sensie takim postulującym takie nieco ponadludzkie, tak, i w tym sensie angeliczne, tak, anielskie postulaty. Natomiast nawet ten anielski Lewinas uznaje, że w sytuacji, kiedy drugi krzywdzi trzeciego, stosuje przemoc wobec trzeciego, to ja, znaczy ja jako właśnie ten rodzaj, powiedzmy, sędziego, mam nie tylko prawo, ale nawet obowiązek powstrzymać tego trzeciego, nawet siłą, a więc nawet używając przemocy. Sprawiedliwość to dopuszcza. Tak? No i jak wiadomo, jest cały spór w filozofii politycznej, filozofii moralnej dotyczący pojęcia wojny sprawiedliwej, sprawiedliwości rewolucji, bo rewolucja także oznacza przemoc, nawet jeżeli odwołuje się właśnie do idei sprawiedliwości. Czy właśnie dlatego, że się odwołuje do idei sprawiedliwości, pozwala sobie stosować przemoc. No więc to jest bardzo trudne, bardzo ciekawe, bardzo trudne pytanie.
ale ja sądzę, że nawet właśnie przy bardzo takiej wymagającej i w pewnym sensie zbyt takiej właśnie zbyt idealistycznej koncepcji sprawiedliwości, jednak przemoc, stosowanie przemocy można uzasadnić, tak? Znaczy można pokazać, wywieść, tak, że stosowanie przemocy w pewnych sytuacjach jest sprawiedliwe, a skoro sprawiedliwe, to można powiedzieć także konieczne. No ale to jest właśnie to jest trudny problem, bo tak jak problem relacji sprawiedliwości z przemocą jest w pewnym sensie łatwy, bo ja bym powiedziała, że no właśnie sprawiedliwość oznacza pewien rodzaj przemocy i nie ma w tym nic gorszącego, by także jest, nic dziwnego. To jest taka to jest taki dobry przymus. Tak, bez tego dobrego przymusu mamy do czynienia wyłącznie z egoizmem albo można powiedzieć z nieokiełznaną grą popędów. Tak, więc przymus jest czymś, co wprowadza tutaj jakiś rodzaj koniecznego porządku. No więc z przymusem nie ma problemu, natomiast z przemocą jest problem. Tak? W filozofii moralnej przemoc to jest oczywiście podstawowe, główne wyzwanie. A nie wiem, co Państwo o tym sądzicie. To jest spór między, nie wiem, pacyfistami, a tymi, którzy w imię sprawiedliwości sięgają po przemoc. Dla pacyfistów to oczywiście zawsze jest jakoś sprzeczne z zasadą sprawiedliwości, no i po prostu no tak. I w tym sensie amoralnie niedopuszczalne. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Niekoniecznie na temat przemocy, tylko w ogóle. No ja żałuję, bo się ani nie wygadałem, ani sobie notatek nie mogłem spokojnie robić podczas dyskusji, a wiele rzeczy mi przychodziło do głowy. No to niech pan coś powie, panie Bartosz, jeszcze. Coś powiem, natomiast zaczyna nas gonić czas, bo widzę na zegarku sąsiadki, że jest 7 minut do 19. Może kilka rzeczy, znaczy jedno, co mnie jakoś interesuje prywatnie. Znaczy, jakby pani profesor widziała zadanie filozofii w odniesieniu do tej sprawiedliwości, o której mówiliśmy? No bo to jest taka sprawiedliwość rozumiana w zasadzie jako utopia albo jakiś taki impuls mesjański, prawda? To jest taki rezerwuar tych intuicji moralnych, które my stopniowo możemy wprowadzać w życie, żeby rozbijać te skostniałe struktury prawa, które tam z czasem mają zawsze tendencję do tego, żeby, no żeby właśnie stawać się jakieś takie bezduszne. I ze sprawiedliwości pobieramy ciągle te świeże impulsy, które pozwalają nam to rozbijać. Tylko gdzie tu miejsce dla filozofii? Co ma robić filozof? Czy filozof ma po prostu pielęgnować to czyste pojęcie sprawiedliwości, takie mesjańskie, utopijne? Czy filozof powinien, tak jak tutaj Radek domagał się tego, jak rozumiem, od filozofa, żeby wskazał konkretnie, gdzie to się będzie odbywać, to znaczy gdzie my będziemy te sprawiedliwościowe jakieś impulsy po prostu realizować praktycznie. No i pani profesor też trochę o tym powiedziała, to znaczy na przykład ten sędzia, tak? To znaczy o ile prawo na poziomie ustawodawstwa pewnie jest zawsze już trochę skostniałe, no to stosowanie prawa dopuszcza, prawda, otwarcie na wartości, czy właśnie na sprawiedliwość. No ale tak prywatnie właśnie, gdzie pani profesor tutaj lokuje to zadanie filozofa w odniesieniu do tej mesjańskiej sprawiedliwości? No pewnie na różnych poziomach. Znaczy, przypomnienie takich koncepcji czy intuicji, które pan tu nazywa mesjańskimi, które niekoniecznie aż na takie miano zasługują, no, na przykład Rawls nie ma w sobie chyba nic mesjańskiego, ale zarazem jest to dosyć mimo wszystko wymagająca koncepcja sprawiedliwości. No więc sądzę, że przypomnienie takich koncepcji i pielęgnowanie ich jest jakimś zadaniem w czasach, w których no jakby świadomość tego, czym jest sprawiedliwość, co tradycyjnie uważano za sprawiedliwość, no bo ja nie bez kozery przywoływałam też bardzo
klasyczne ujęcia, prawda? Czy to nie jest tak, że to Rawls albo Levinas wymyślili pewną ideę i ona jest, wydaje nam się dzisiaj jakaś przesadnie radykalna? Oni tylko w pewien sposób rozwinęli te intuicje, które moim zdaniem towarzyszyły refleksji nad sprawiedliwością od bardzo dawna, no właściwie od początku, od starożytności. No więc ja sądzę, że w dużej mierze niestety w czasach współczesnych, z powodów, o których tu pani wspominała, tak, że mamy to społeczeństwo jednak takie bardzo hedonistyczne, te współczesne społeczeństwa są dosyć mocno hedonistyczne, że właśnie to takie całkiem klasyczne rozumienie sprawiedliwości jakoś się zanika. Istnieje jakby termin, ale pojęcie przestaje mieć sens. Bo termin zaczyna być utożsamiany no właśnie z takimi terminami jak to, co dobre dla mnie, prawda? No więc z jednej strony stanie na straży, bym powiedziała tak trochę patetycznie, tych tradycyjnych, klasycznych, no i jednak jakoś tam wymagających moralnej intuicji. Owszem, to jest jedno z zadań. Ale analizować powody, dla których na przykład właśnie ludzie dzisiaj niezbyt chętnie się pod takim rozumieniem sprawiedliwości podpisują, albo w każdym razie rozumieją to jakoś inaczej. Więc zbadanie tych faktycznych sposobów rozumienia sprawiedliwości, refleksja nad powodami, dla których to tak jest dzisiaj, a nie inaczej, to też jest oczywiście zadanie dla filozofa, nie tylko dla socjologa czy tam antropologa kulturowego. Więc myślę, że tu roboty jest dużo na różnych polach i poziomach. Ogólnie biorąc, wszystko daje do myślenia i w tym sensie wszystko może być przedmiotem jakiejś filozofii. Wydaje mi się, że filozofia ma dużo do roboty. Mniej więcej jest do roboty w zakresie filozofii niż filozofów chętnych do podjęcia tych wyzwań. No dobrze, drodzy Państwo, godzina 19, wyczerpaliśmy czas. Pewnie jeszcze będzie można podejść do pani profesor po wykładzie, po spotkaniu i o coś tam dopytać. No, dziękujemy za przybycie dzisiaj i zapraszamy oczywiście na kolejne spotkanie z filozofią i kognitywistyką, czyli 3 czerwca. Także dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.